Cześć. Dzisiaj zatem sobie dwa polibagi z serii Lego EXTRA. światła uliczne oraz morskie akcesoria. W pierwszym znajdziemy 46 elementów, zaś w drugim 24. Cena katalogowa obu wynosi 17 zł. Lego EXTRA to seria polibagów. W każdym z nich otrzymujemy trochę elementów związanych z tematem polibaga. Tak jak na przykład tutaj mamy elementy związane z morzem, tutaj związane ze światłami oraz ogólnie z ulicą. Są no tak przyjrzyjmy się światłom ulicznym. Wiecie, co mnie zaskoczyło? Że mamy w tym polibagu kilka elementów zapasowych. Nie spodziewałem się, że tutaj je znajdziemy. Mamy tutaj cztery tytułowe światła uliczne. Na dwóch z nich znajdują się takie przyciski, które musimy wcisnąć, żeby zapaliło się zielone światło. Są oczywiście światła zielone, żółte oraz czerwone. Ten tutaj element tej podstawy jest czymś ciekawym. Wcześniej się z takim nie spotkałem. Poza tym mamy jeszcze taczkę. W niej znajduje się miotła oraz butelka. Dwie takie roślinki. Oraz kosz na śmieci, w którym znajdziemy banana oraz kość. No, bardzo fajny polibak. Mamy tutaj sporo ciekawych elementów. Jeśli ktoś ma swoje miasto, tak jak ja mam, krainę klocków, znaczy chwilowo jej nie ma, ale, ale kiedyś będzie, no to myślę, że jak najbardziej ten polibak mu się przyda. No, to teraz czas na morskie akcesoria. I od razu pierwszy minusik dla tego polibaka, mianowicie nie mamy tutaj instrukcji. No wiem, że jest tutaj na tyle mało budowania, że nie jest ona w zasadzie potrzebna, ale cytując pewnego innego twórcę, a jakbym chciał sobie odbudować za 20 lat? Tutaj też dostajemy kilka elementów zapasowych i to całkiem ciekawych. Właśnie mam tutaj chociażby taki kryształ, tutaj płetwę. Jeżeli zaś chodzi o tą właściwą zawartość polybaga, no to znajdziemy tutaj dwa takie niebieskie kryształy, no bardzo fajne elementy. Następnie mamy dwie płetwy. No, jak najbardziej mogą się gdzieś przydać. Deskę surfingową w takim jasnozielonym kolorze. Papugę. No ja wcześniej żadnej legowej papugi w swojej kolekcji nie miałem, więc chętnie ją przygarnę. Taką oto boję składającą się z kilku zaledwie elementów. Małża. To również jest bardzo ciekawy element. Wcześniej się z nim nie spotkałem. W środku znajduje się taka gwiazdka jeszcze. Możemy go też całkowicie zamknąć. Mamy tutaj jeszcze taką beczkę, w której znajduje się wiosło oraz, hmm, co to jest, jakiś oszczep, jakaś włócznia? Powiem Wam, że nie wiem. Znajdziemy tutaj jeszcze taką skrzynię, a w środku rybę. No nie kojarzę, żeby ten element w takim jasno-niebieskim kolorze występował. Lornetkę oraz taką piracką mapę skarbów. No to jest bardzo ładny, bardzo szczegółowy nadruk. Jeżeli chodzi o samą skrzynię, no to również fajnie, że tutaj jest, bo nie zdarza się ona w zestawach jakoś bardzo często. No i chyba najciekawszy element tego zestawu, czyli rekin. Może on kłapać paszczą, bardzo fajnie wyglądają te oczka. Rekina też póki co w swojej kolekcji nie miałem, tak więc chętnie go w niej powitam. Co tutaj dużo mówić? Świetny polibak. No to zróbmy sobie jeszcze takie ostateczne podsumowanie. No więc, który z tych polibaków uważam za lepszy? No, mi osobiście bardziej podobają się morskie akcesoria. Uważam, że jest tutaj więcej fajnych, ciekawych elementów. Natomiast który z nich bardziej mi się przyda. No tutaj postawiłbym raczej na światło uliczne do mojej krainy kroków będą one idealne, chociaż te akcesoria morskie także mi się tam mogą przydać do tej części morsko-plażowej. Tak więc dwa prześwietne polibagi, oba wam jak najbardziej polecam. No i w ogóle fajnie, że Lego wprowadziła taką serię Lego Extra, bo to jest coś naprawdę fajnego. Dobra z tej decyzji to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.